Widzimy dzisiaj tą scenę wyboru przez Chrystusa tych swoich najbliższych przyjaciół, zwanych przez Niego apostołami. Czytamy tę Ewangelię kilka razy w roku i zawsze zastanawiamy się nad tym wyborem, dlaczego on się dokonał w taki, a nie inny sposób. Tak jak wspomniałem wcześniej, dziś on jest tu przytoczony może ze względu na tych świętych apostołów Szymona Gorliwego i Judę Tadeusza, którzy są nam pewnie nieco mniej znani, czy powiedziałbym najmniej znani spośród tego grona często właśnie pokazywanego w Ewangeliach. Domniemywa się, że oni dołączyli do uczniów, do apostołów już jakby w końcowej fazie powoływania przez Jezusa, bo są wymienieni na tej liście przy końcu. Ale wiemy o nich tak naprawdę bardzo niewiele. Bardzo takie ogólne wzmianki. Obaj byli bratankami lub siostrzeńcami Chrystusa, należeli do Jego rodziny. Szymona święty Marek i Mateusz nazywają w Ewangelii Kananejczykiem. Być może dlatego, że domniemywa się, że to właśnie on mógł być tym panem młodym z opowieści o wizycie Jezusa w Kanie Galilejskiej na słynnym weselu, ale nigdzie inne teksty tego nie potwierdzają. Wiadomo, że zginął śmiercią męczeńską. Tak jak wszyscy apostołowie, z wyjątkiem świętego Jana, prawdopodobnie gdzieś w dalekim Libanie albo Egipcie pokazuje się go często w sztuce z rekwizytem, którym jest piła drewniana. Prawdopodobnie został przecięty piłą, tak mówi tradycja. I tradycja też mówi, że był następcą biskupów Jerozolimy, Jakuba Starszego, Jakuba Młodszego, jako trzeci z jej biskupów. Święty Łukasz nazywa go zelotą, czyli w dosłownym tłumaczeniu gorliwym, bo był takim prawdziwym rzekomo Izraelitą, który bardzo, bardzo żył prawem Bożym, przykazaniami i mocno przylgnął do Chrystusa. Juda Tadeusz jest autorem z kolei jednego z listów w Ewangeliach, znaczy w Nowym Testamencie. Na ten list powołują się między innymi święty Piotr, też w swym liście. Nie wiemy wiele o nim. Również zginął śmiercią męczeńską, prawdopodobnie gdzieś w dalekiej Persji. Jest traktowany przez Kościół tradycyjnie jako patron proszących o rozwiązanie rzeczy beznadziejnych Boga. No i ten właśnie wybór tych apostołów nas tutaj właśnie zawsze zastanawia, czy koncentruje, ale ja bym chciał jakoś się też zatrzymać na tym, bo fascynuje mnie, zastanawia, czym i kim kierowali się, kim byli ludzie, którzy właśnie nie weszli do tej zaszczytnej listy 12 apostołów, mimo że byli z Chrystusem na wspomnianej górze. Można pomyśleć, że nie wiem, może się czymś szczególnym nie wyróżniali, nie wiem, może mieli mniejszą wiarę, może nie mieli jakichś wybitnych osobowości, albo że Bóg nie wybrał ich do tak wspaniałych celów, jakie poświęcił, jakie przeznaczył dla apostołów. Ale myślę, że to wszystko chyba nieprawda, bo to nie jest tak do końca, że jak wielu ludzi uważa, że osoba jakoś wybrana przez Chrystusa, która poszła za Nim, na przykład została kapłanem czy zakonnikiem,
że ta osoba jest jakoś uprzywilejowana, szczególnie u Pana Boga, że szczególnie jest obdarzana przez Niego Jego łaskami. Każdy bez wyjątku z ludzi, każdy z nas jest przez Boga osobiście wybranym i każdemu w życiu Bóg towarzyszy podobnie, tak samo. I każdy jest dla Niego ważny. Różne są tylko funkcje ludzi w Kościele, bo dzisiaj w przypadku tych czytań można mówić w ogóle też o Kościele jako zjawisku, który został tak, a nie inaczej przez Chrystusa stworzony, przemyślany, zaprogramowany. Ta refleksja o tym, że każdy z nas ma w Kościele swoje miejsce i jakąś funkcję, do której przeznaczył go Bóg, myślę, warto przy dzisiejszym święcie, powinno jakoś tak wybrzmieć w nas i zachęcić nas do takiego pomyślenia sobie, jakim tak naprawdę powołaniem obdarzył mnie osobiście Bóg w Kościele, co ja w nim robię, jak mu służę, jak się w nim odnajduję, jaka jest moja w nim rola i funkcja.